Kiedy wieczór jest grudniowy, domy w śniegu drzemią, nastrój dziwny, wyjątkowy snuje się nad ziemią. I taki już świąteczny nastrój można było poczuć w szkole podstawowej w Gnoszynie. Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i takie też jest to nasze świąteczne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie. Bardzo się cieszę, że przybyło do nas tylu wspaniałych gości. Są z nami nasi kochani uczniowie wraz z rodzinami. Są emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Są również członkowie społeczności lokalnej, którzy z nami współpracują na co dzień. Także jesteśmy wszyscy razem i to jest dla nas bardzo cenne. Świąteczne spotkanie rozpoczęły pięknie zaprezentowane jasełka pod tytułem Na strychu. Jak nie trudno zgadnąć, akcja dzieje się na poddaszu. Za sprawą starych mówiących przedmiotów. Ten stary potem ma się na mnie obrazić. Oszalała pani. Widownia została przeniesiona do wydarzeń sprzed 2000 lat. Młodzi aktorzy odkrywali tajemnice betlejemskiej nocy. Jestem bardzo dumna aktorów, którzy wcielili się w rolę świętej rodziny, pasterzy, królów oraz dzieci przedstawiające Max, Pola i Lucy. Najpiękniej zagrała Maryja z Józefem oraz scena pasterzy, która była odzwierciedleniem takiej prostoty, tego co najważniejsze w tych świętach. Że mamy się dzielić dobrem, miłością, mamy być wrażliwi na drugiego człowieka. Musiałam przyjść do Maryi i zapowiedzieć, że urodzi syna Jezusa i jeszcze pasterzom to powiedzieć, tak jakby się mnie wystraszyli. Ja nic tam nie musiałam mówić ani nic, ale no jednak trzeba było pokazać, że jest się zmęczonym i tak dalej, no trzeba to jakoś ciałem czy tam twarzą pokazać, odegrać tą rolę. A rodzice, babcie, znajomi docenili też występ anielskiego chórku. Wspaniała jasełka w wykonaniu starszych uczniów, przepiękne, cudowne piosenki w wykonaniu tych młodszych, przepiękny kiermasz świąteczny, to wszystko sprawia, że czujemy ten klimat tych najpiękniejszych świąt, na które tak naprawdę wszyscy czekamy i tęsknimy cały rok. A klimat podkreśliły też szkolne cheerleaderki, przebrane ma się rozumieć za Mikołajki. Występom towarzyszyły kiermasz niemal cepeliowskich ozdób świątecznych oraz domowych wypieków. Dopełnieniem wspólnego świątecznego spotkania były życzenia dla wszystkich od dyrektora szkoły.